tej życia. Ja tobie też, ale co, tak samo sobie? Dziś są moją rodzinę. Dziś są moją rodzinę. Lubię współprzeżywać. Dziś chcą mnie uczcić razem z tobą. Współprzeżywać. Dzielić się szczęścia. Współprzeżywać swój orgazm. Współprzeżywać urodziny? Moim orgazmem. Wow. Bardzo jesteś wspaniałą myślą. Wiem. Możesz mi podać papierosa? Najpierw mi coś obiecaj. Co? Wiesz co, żebyś nie była zbyt hojna, żebyś nie przeżywała z nikim innym. O twoje orgazmy mi chodzi. Przeżywać orgazm, bo to dzielić się swoim orgazmem, no. Nie, no jesteś bardzo wspaniałomyślna. Wiem. Żebyś nie rozdawała ich na prawo i lewo, jakbyś się mogła sobie od podatków odpisywać, co proszę. Tak. Poczekaj. Obiecaj, chcesz. No wiesz, żebyś nie była zbyt hojna, żebyś nie dzieliła się z nikim innym, no. O twoje orgazmy chodzi, żebyś nie rozdawała ich na prawo i lewo, jakbyś mogła odpisać od podatków, cię proszę. Ja nie poczekaj. Bardzo jesteś wspaniałą myślą. Wiem. Możesz mi podać papierosa? Najpierw mi coś obiecaj. Co? Wiesz co, żebyś nie była zbyt hojna, żebyś nie przeżywała z nikim innym. Ej, co? Nie bądź świnią, dobra? Wiesz, że cię kocham? Naprawdę? Co ja widzę? Naprawdę, nie wiem, musisz sobie sam odpowiedzieć. No, w każdym razie jestem z powrotem, żebyś miał świadomość. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Grafi. Wiem, że tam jesteś pod kocem, wiesz? Ale wolałbym nie wiedzieć, w co się tu razem bawicie, bo mogę być, nie wiem, na przykład zazdrosny, jeśli kumasz, o czym mówię. Nie, nie mam pojęcia. No, to tym lepiej dla ciebie. Mam ci coś do powiedzenia, ale jak będziesz gotowy, powiem ci, jak będziesz gotowy. Wlazł jak do siebie! Nienawidzę wspólnego mieszkania! Nienawidzę wspólnego mieszkania! Ale Nynek jest u siebie. Nie w naszym pokoju. I to ja nienawidzę wspólnego mieszkania. Zabrałeś mi tekst, mój tekst, moją opinię. A jeżeli to nasz wspólny tekst? Ja lubię dzielić się z tobą, współprzeżywać, dzielić się szczęściem. No dobra, mów, o co chodzi. Czy była dama kiedyś tak wabiona? Lub czy kobieta kiedyś tak zdobyta? Dobra, co jest grane? Ja mieć ją będę. Ale nie na długo. Jak to? Jam zabił męża jej i teścia i ja zdołałem ją sobie zniewolić. Mimo najgłębszej odrazy jej serca, jej łez i przekleństw, wobec tych zwłok niemo podżegających jej nienawiść, mając przeciwko sobie Boga, jej sumienie, wszystko, nie mając ni jednej istoty, która by przyjaźnie ze mną przemówiła, oprócz szatana i obłudnych spojrzeń, światu na przekór, wszakże ją zdobyłem. Mów. Czyż już zapomniała o tym śmiałym księciu? Panu swym, Edwardzie, którego zaledwie 3 miesiące temu w przystępie gniewu zabiłem w Tewkesbury. Równie godnego miłości człowieka. Równego dzieła rozrzutnej natury, pełnego męstwa i mądrości razem. W tak młodym wieku posiadającego wszelkie przymioty zdobiące monarchę, nie ma drugiego na obszarze świata, a ona zniża swoje oczy ku mnie. Com zerwał złoty kwiat takiego księcia i puste łoże wdowy jej zgotował. Ku mnie, którego zsumowana wartość nie dorównywa połowie Edwarda, ku mnie w formie tak niedorobionego. Mój tytuł dam przeciw żebraczej monecie, żem się mylił, potąd sądząc swą osobę. Na życie moje ona widzi we mnie, czego sam nie dostrzegł, wspaniałą personę. Zakupić muszę najpewniej zwierciadło i jeszcze kilku w sztuce mody zgrabnych wynająć krawców, by mnie przyodziali. Skoro we własne wkradłem się już łaski, chcę, by to trwało, bez kosztów nadmiaru. Tego tu świadka do grobu czas zrzucić i do najdroższej w lamencie powrócić. Świeć słońce piękne, nim lustro nabędę, by cień swój widzieć, gdy przechodził będę. No i co? No i co?
Barbara? Jesteś mała gadka, tak czy nie? Ty nie życzę sobie, żebyś proponował Nynka do tej samej roli, co mnie, dlatego że swoje najlepsze kupy, dlatego nie znam po prostu. Tak, to, no to co słyszałaś, tak. Tak ja ciebie też. No tak jak ty mnie, no. Kocham, kocham. A co myślałeś? No kocham. Ja ciebie też. Co się stało tym razem? Mów. To nie jest pierwszy raz, więc mów co się dzieje. Słyszysz? Agrafka. Podejdź tutaj. Spójrz na mnie, słyszysz? Podejdź tutaj, spójrz mi w oczy i mów co się dzieje, do cholery. Proszę bardzo. Zatrzymała mnie na ulicy taka jedna dziewczyna. Spojrzała mi prosto w oczy tak intensywnie, jak ty teraz. I od razu wiedziałam, że mnie nienawidzi za nic, tak po prostu. Nienawidzi mnie. I zamarłam, znasz mnie, wiesz jak zamieram, kiedy się boję, nie? Zamarłam i ona od razu wyczuła, że ma nade mną władzę i dała mi taką ulotkę. To może być ostatnie 5 minut w twoim życiu. Fajne, nie? Śmieszne, nie? Zostaw, zostaw. Jesteś jak pies, wiesz o tym? Tak, tak. Potrzebujesz mistrza, który spojrzy ci prosto w oczy i powie, co masz zrobić, bo sama nie masz pojęcia, nie? Zamknij się, Nynek, nie mnie. Jesteś jego suką, Agrafka, wiesz? Zamknij. Szczęściara z ciebie. Tylko nie wiem, czy szczęśliwa nie szczęściara. Nie słucham tego. Nie słucham cię, nie słucham cię, nie słucham cię, nie słucham cię, nie słucham cię. Na całym świecie przeciętnie giną ponad 3 osoby. Nie słucham tego, nie słucham cię. Nie słucham ulotki. A więc do momentu, kiedy zaczynasz czytać tę ulotkę, ponad 900 osób zakończy życie. Czas płynie nieubłaganie. A zatem spróbuj sobie teraz wyobrazić, że następne 5 minut to twoje ostatnie chwile w życiu. Ktoś w twoim mieście na pewno umrze w przeciągu kilku minut. To możesz być ty, Grafi Żałosnej. Przerywasz mi jogę tylko dlatego, że ktoś na ulicy powiedział ci, że to może być twoje ostatnie 5 minut, tak? Nie, ćwiczenia. Chciałam iść do domu, do mojego domu, bo nie mogłam iść do pracy. Ale to nie jest twój dom. To jest mój dom. To nie jest twój dom. To jest jedynie miejsce tymczasowego pobytu w twojej podróży przez życie. To jest co najwyżej dom do twojego ciała. A gdzie podziewa się twoja dusza, co? Co dzieje się z twoją duszą? Gdzie powędruje? Jeśli wybierasz piekło, to nie musisz robić już nic więcej, wiesz? Zrobiłaś wystarczająco dużo, żeby tam trafić. A co jeśli by to było moje ostatnie 5 minut, co? I ja właśnie chciałem zrobić jogę, co wtedy? Jeżeli chcesz iść do nieba, to musisz zrozumieć, że jesteś grzesznikiem, wiesz? Albowiem wszyscy grzeszą i niegodni są łaski Pana. Co to było? Znowu Szekspir? No, nie słyszałeś o innych autorach? Z Rzymian. 3:23. Co? Z Biblii, list Pawła do Rzymian, wiem. Teraz już wiesz, mistrzu. O, ty nie wiedziałeś. Nie, nie wiedziałem. Coś takiego było w ulotce. Jakie ulotce? Jej zapytaj, wiesz? Moje 5 minut już się prawie skończyło. 5 minut, mistrzu? Właśnie. Właśnie. Jestem z Gruzji, ale jestem Czeczanem. Jestem z Gruzji, ale jestem Czeczanem. Gruzji jest więcej Czeczanów niż Gruzinów. Rosjanie przywieźli nas do Gruzji, żeby kraj się rozwijał, ale zapomnieli nas zabrać z powrotem, żeby się wycofywali. Jesteś z Gruzji? Nie, on jest Czeczenem. Nie wyglądasz na Gruzina. Jestem z Gruzji, ale jestem Czeczanem. Nie rozumiem ani słowa z tego, co mówisz, wiesz? Poćwiczę dykcję, żebyście mnie mogli lepiej zrozumieć. No i teraz się rozumiem. To nie lepiej ćwiczyć z tego tam czegoś w gębie? Czyli jesteś z Gruzji, tak? Dobra, idźcie się walić. O, serio, mówisz, nie miałbyś nic przeciwko temu? To bardzo śmieszne, Nynek. Ale to był żart, misiu, to był żart. Okej, dobra, ale czemu to nie jest żart, kiedy Nynek ćwiczy, co? Czemu ćwiczysz mój monolog? Na moje przesłuchanie, Może nam powiesz? Dostałem telefon i też idę na casting. Gdzie? Do nowego? Do Karnowskiego, tak? Ten projekt szekspirowski, no? Która postać? Nie mam pojęcia, dostałem ten monolog. Kurwa! Kurwa! Co ty o tym myślisz? Co ty o tym myślisz? No fajnie, macie razem casting, możecie się razem przygotować, poćwiczyć. Fajnie? Nie, Agrafka, to nie jest fajnie! To nie jest fajnie. Barbara! No cześć, Basiu, hej. Cześć, błagam cię, tylko nie mów Miśkowi, że ja cię poprosiłem o te casting, błagam cię. Przecież to jest mój najlepszy przyjaciel. No tak, najlepszy. Odbierz telefon! Halo, Barbara, jesteś tam? Słuchaj, tak, wiem, miałem mu nie mówić, ale nie mogę mu kłamać, to jest mój najlepszy przyjaciel. Tak,
Tak, najlepszy przyjaciel. Czekaj, co w tym jest śmiesznego? Nie, Barbara, przestań na mnie krzyczeć. Jesteś moją agentką, czy nie? Halo? Hej, Barbara. Halo, Barbara, jesteś? Jesteś tam? Słuchaj, tak, tak, przepraszam. Wiem, miałem mu nie mówić, ale nie mogę mu kłamać. To jest mój najlepszy przyjaciel. Tak, najlepszy przyjaciel, no. Tak czy nie? Nie, jeszcze raz nie. Ty mnie posłuchaj, dobra? Ja próbuję ci coś wytłumaczyć, coś... Dla mnie to jest jasne jak słońce. Serio, jak możesz proponować Nynka do tej samej roli, co mnie? Na miłość boską, to mój najlepszy kumpel. Co? Nie. To jest prosta sprawa. Jeśli on dostanie tę robotę, to ja nie wiem, ja będę musiał się zabić chyba, czy coś. Oczywiście, ja ciebie też kocham. Oczywiście. Co myślałaś? Kolacja? Nie! Idziemy na miasto? Czemu pijesz ciemne piwo, co? Zawsze mnie to zastanawiało. To ma jakiś związek z twoim wnętrzem? Z ciemną stroną twojej duszy? Mój ojciec nigdy nie wziął do ust portera. Może też go nie powinieneś pić? Wiesz, mój ojciec pije jasne, ja piję jasne. Jaki ojciec, taki syn. Nie? A u ciebie, Grafi? Ja nie wiem, co pije mój ojciec. Co? Nie wiem też, co pije moja mama. Moja mama pije ciemne piwo. To by się zgadzało, no. A nie, moja mama w ogóle nie pije, mama to raczej pali trawkę. Tak, to też byś się zgadzał, no. Hej, Grafi, pocałowałabyś go, gdyby cię poprosił? Wiesz, że jest gejem, no nie? Więc co, pocałowałabyś go? Daj sobie siana, Misiek. Cicho, mi chodzi o sztukę na scenie. Lubisz się dzielić, nie? Lubisz się całować. Tak, jakby chciał, to tak. Widzisz, więc możesz zrobić scenę na przesłuchaniu, nie mój monolog. Możecie ją razem zrobić. Jaką scenę? Barbara przysłała nam scenę i monolog, żeby sobie wybrać i przygotować. A dlaczego mnie nie zapytasz? Może ja nie chcę robić tej sceny, co? A czemu? Jesteś gejem, nie miałbyś z tym problemu, moglibyście się całować. Tak? Tak myślisz? Jesteś pewien? Komuś dodać? Tak, dla mnie podwójny. Dziękuję jeszcze raz, to samo. Weź mi jeszcze jednego. Dzięki. Ja serio, no jesteś gejem, więc byłoby okej, no. Ja nie kumam. Ja, on zawsze ma kasę na czynsz, czy żeby postawić mi browara, ale... A nie jest bogaty, nie? W ogóle nie jest. Znaczy, czasem coś robimy, jakaś bajka, autura, coś, epizod, ale... Nigdy nic dużego, a on zawsze ma forsę, żeby postawić mi browara, a ja nigdy, prawie nigdy. No tak, bo ty chlejesz zawsze z każdym, kto się chce z tobą napić, nie? A może on pije tylko z tobą, a może pije tylko z nami. Z nami. To jest twój najlepszy przyjaciel, nie? Tak, to jest mój najlepszy przyjaciel. Dlaczego mam nie pić, kiedy najlepszy przyjaciel stawia, co? Zostaw mnie, zostaw. Hej, może to taki pedalski przytup. Geje zawsze mają kasę, nie? Tak to wygląda z boku. Dobra, daj spokój z tym pedalskim przytupem. Co się opętało? Nagle masz jakiś problem, co? O co chodzi? Nic. Dlaczego chcesz, żebym zagrała scenę z Nynkiem? Co? Dlaczego? Dlaczego jej nie chcesz zagrać razem ze mną? Nie, ty... No co? Bo... W ogóle mi nie powiedziałeś, że jest scena do zrobienia. Scena. Scena z pocałunkiem, prawda? To było podobno... To było twoje największe marzenie, żeby zagrać scenę miłosną ze mną. Prawdziwą. Scenę miłosną ze mną. Kurwa! Wszystko okej? Okay? Nie, właśnie nie jest okej. Okay. Właśnie nie jest okej. Okay. To jest gówno. Nie wiem, jak możesz się to bić. Przeciw temu czasowi, kiedy mnie wyminiesz, kiedy poczuć. Ej, Agarka, a pocałowałabyś go, jakbyś cię poprosił? Wszędzie. Wiesz, że jest gej, więc pocałowałabyś go? Moje wady. Jeśli to jesteś mama. Poczekaj, nie chodzi na sceny, no. Wiesz, nie chcę ci, bo lubisz się dzielić. Będę tak chciał. Jak sobie, to możecie zrobić tą scenę, przeciw temu czasowi, kiedy mnie wyminiesz, ledwie okiem rzuciwszy grosik ozdrowienia, kiedy miłość zmieniona.
o mojej wartości. Tę oto rękę prawą podnoszę, niech wspiera wszystkie moje powody. Jesteś pewien? Do innej miłości. Dolar? Dla mnie podwójny, jeszcze raz próbuję. Weźmy jeszcze jednego. Dzięki. Hej, ale jesteś gejem, no co? Nie miałbyś problemu. Chcąc mnie bowiem porzucić, prawa przywołujesz. Ja, bo orzec nie umiem, czemu mnie miłujesz. A nie jest bogaty, nie? W ogóle nie jest. Sorry. Czasem coś robimy, jakaś hałtura, bajka, epizod, coś, nie? Ale nigdy nic dużego. On zawsze ma kasę, żeby postawić mi piwo, a ja nigdy, nie? Prawie nigdy. No mój, bo ty pijesz zawsze z każdym, kto się chce z tobą napić. Może on pije tylko z tobą? Może pije z nami? Z nami. Ej, może to taki pedalski przytup, żeby zawsze mieć kasę? Kurde? Dobra, daj spokój z jakimś pedalskim przytupem, co cię pętało? No, masz jakiś problem, co? Co? Ja im mówię tak. Barbara. Ty wiesz, poświęć trochę czasu dla mnie. Nie żeby kosztem tych twoich gwiazdek, ja wiem, że twoje aktoreczki są dla ciebie najważniejsze, ale znaczysz 5 minut dziennie, żeby pchnąć moją karierę, no, żeby moja kariera nabrała tempo, no. Wiesz, co chodzi, Beskidu, ona nic nie robi dla nas, Beskidu, no co zrobię dla ciebie ostatnio? Nic, ty, odleję się głupio, się czujesz ze zburzonymi portugami. No, wiem, no, ile można siusiać? Ej, jeszcze nie zaczęliśmy, także... A co to robisz? Załatwiam nam trochę dziecka. A dlaczego nie poczekasz na nas na zewnątrz? Bo jesteśmy na zewnątrz. Jezu, możesz sikać. Stary, zawsze lejesz tak długo? Kwestia tego przyjacielu. I chodzi tutaj raczej o umiejętność długiego powstrzymywania się, a nie długotrwałego dawania moczu. To pierwsze, drugie ważniejsze, a to drugie tylko kwestia treningu, nie? Im więcej oddasz, im więcej oddasz, chwilę musi się zgadać. Padłeś, jak to, żebyś ty dostał terony, stary. Ja powiem temu Garbowskiemu, żebyś ty dostał teren. Powiem mu. Znasz go? Oczywiście, no nie, oczywiście, że nie, ale stary, wiesz co mówię, ja powiem temu Garnkowi, żebyś ty to dostał, stary. Ja wchodzę pierwszy przed tobą, więc powiem. A co, jeśli ja będę pierwszy? Nie, Barbara powiedziała, że ja wchodzę pierwszy. Nie, mi powiedziała dokładnie to samo, słowo, suka jedna. Prawda? Tak. Szmata głupia. Suka jebana. Ej, no przecież to jest wasza agentka. Przestańcie. No dobra, nasza agentka nie jest suką. Okej. Sorry. Uwielbiam za to, że mi jest. W tym zawodzie musisz taki być bezwzględny. Bezwzględny musisz być. Bezwzględny. No? Tak. Dobra, ja powiem temu Garnkowi, żebyś to ty dostał tę rolę. Ty suka. Czekaj. Chcesz mi to dostać? Inaczej. Uważasz, że naprawdę ja to powinien dostać? To jest pytanie, a? Nie, to jest zupełnie inna historia. Uwielbiam ci to suko. Suko jebana. Panowie, dobra, tak sobie. Patrzę. O. No dobra, nie ma sprawy. Patrzmy. Kocham cię. Tędy, Denuś. To, dziewczyna ma rację. Nie? Uwielbiam cię, jesteś niesamowity. Ja chcę, żebyś ty dostał tę robotę, nie? Ja chcę, żebyś ty ją dostał. A czekaj, nie. Czy naprawdę uważasz, że ja powinienem dostać tę robotę? O to jest pytanie. A to już jest zupełnie inna historia. Kocham cię, ty suko. Tak, co czeka? Tak, co czeka? To, że ja wydałam całą forsę na palenie. Dobra, nie ma sprawy, jedziemy.
domu, to co będziemy? Dom to jest tam, gdzie mieszkamy, w pierwszym gronie. Ej, nie myślicie, że jest przereklamowany? Kto? Garnowski. Jak? Garnowski? Jak Gary przereklamowany? Co za stary lepszy? To jest najlepszy stary. Mistrzu! Garnek to jest champion, stary. Mistrz nad mistrzem. Co? Swój teatr widział ogromny. To jest najlepszy, stary. Najlepszy jest. No. A widziałeś jego ostatnie przedstawienie? A dobra, przedostatnie. Znaczy, poprzednie znaczy. No, ty widziałeś jakieś przedstawienie? Widziałeś cokolwiek, co zrobił? No i co z tego? Powiedziałeś, że zapłacisz. Serio? to nie jest śmieszne, dobra? To jest śmieszne. Możemy się tutaj zatrzymać. To jest mój problem. To jest mój problem. Okej, to nie jest mój problem, to jest ich problem. Dokąd ty jedziemy, panowie? Do domu. Jedziemy do domu. Co to jest? Dom jest tam, gdzie mieszkamy, dziewczynko. Widziałeś? Jakiś... No jak jesteśmy na miejscu. No i co z tego? No powiedziałeś, że zapłacisz. Tak? Naprawdę powiedziałem, że zapłacę? To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. To jest śmieszne. To jest śmieszne. Czemu ty jej nienawidzisz? Dlaczego to ona mnie nienawidzi? Czemu ty jej nienawidzisz? Czego ona mnie nienawidzi? No? Ej, proszę, zrobimy scenę, jest Romeo i Julia, scena pocałunku, od tego się zaczyna scena, tak, jest, lubisz całować, nie? No lubisz całować, i to jest teatr, proszę bardzo, całujmy się, no, całujcie się, no i ja odmówię, ja jestem reżyserem, proszę bardzo, to jest teatr, na to było życie, akcja, a na balkonie scena. Ej, na głupo! Pocałujcie się. No kurwa mać! To jest jakiś idioty! Kurwa, co to jest?
No. Wygląda na to, że jednak płacę. Pierwszy przywilej geja, zapłacić rachunek. Ile za tę przyjemność? Rączkowinność mą porównać może, tego wciąż pragnie, co jej tylko szkodzi. Szukanie doli ślepa nieostrożna, jak chore serce uda nic wodzi. Lekarz rozsądek rzucił mnie samotnie, wzgardziłem radą jedyną słuszną. Miłość maszałem, powtarzam stokrotnie i wskórze padam niestety za późno. Tak, który ręka miłości rzeźbiła, spłynęło na mnie słowo nienawidzę. Widząc, jak wielki ból mi sprawiła, choć łez wylanych dla niej się nie wstydzę. Więc nienawidzę w zawieszeniu głosu, jest dzień łagodny, który następuje po czarnej nocy, dzień, który z niebiosów mroczne demony w piekieł głąb kieruje. Nie chcę, żebyś dostał tę rolę, słyszysz? Jeżeli ja jej nie dostanę. Stary, nie chcę, żebyś dostał tę rolę, rozumiesz? Jeżeli ja jej nie dostanę, to ja chcę, żebyś ty ją dostał. Żebyś ty ją dostał, rozumiesz? To jest jakbyś czytał mi w myślach, stary. Nie znam miłości, rozpacz i pociechę, jak dwa anioły kroków moich strzegą. Jasny to chłopiec, nieskalany krzesłem. Grafi, ścisz tę muzę. A grafka włącz muzę, zyskać. Grafi, ścisz tę muzę. A grafka. Gładama, kiedyś tak wabiona. Gładama, kiedyś tak wabiona. Lepsze kobieta, kiedyś kobieta, kiedyś tak zdobyta. Ja mieć ją będę. Ja mieć ją będę. Ja mieć ją będę. Ale Gładama, kiedyś tak wabiona. Ja mam zabił męża jej teścia. Ja zdołałem ją sobie zniewolić. Mimo najgłębsze odrazy jej serca. Od razy jej przekleństw wobec tych zła. Nie ma mając to sobie Boga i sumienie wszystko. Nie ma istoty, co by przyjaźnie ze mną przemówiła. Oprócz szatana i oburzych spojrzeń, światu na przekór wszakże ją zdobyłem. Zapomniałam o tym śmiesznie człowieka. Zapomniałam o tym śmiałym księciu, panu swym Edwardzie, którego zaledwie 3 miesiące temu przystąpię gniewu, zabiłem w tył z Beli. Zabierz, jeśli ty dostajesz tę robotę, to między nami koniec. Tak, już finito, stary, nami koniec. Równiegodnego miłości człowieka, równego dzieła rozrzutnej natury, pełnego męstwa i mądrości razem. Tak w młodym wieku posiadającego wszelkie przymioty mówiącego mechę, nie ma drugiego na obszarze świata. A on zbiera swoje oczy ku mnie, tak są zerwał złote kwiaty u księcia. Puste łoże wdowie zgotował. Nie ma drugiego na obszarze świata. A ona zbliża swoje oczy ku mnie, co zerwał złoty kwiat takiego księcia. I puste łoże wdowie zgotował. Nie mam to pies! Tak w formie niedorobionego. Tego to świadka do grobu trzeba zrzucić. W najdroższej lamencie powróci. Świeć słońce piękne, nim lustro nabędę. Nie chcę się tego mówić, nie chcę tego mówić. Mówisz przeznaczenie tego. Przepraszam. Hej, co jest naszym przeznaczeniem, co? Sukces? Może porażka? Może żaden, może oba. Ja jestem. Ale... albo... właśnie, kto jest naszym przeznaczeniem? Mhm. William Shakespeare?
Garnowski, ktoś wie, nie? Ja wam powiem, my jesteśmy naszym przeznaczeniem i nikt i nic nie zabierze nam naszego przeznaczenia. Stańcie naprzeciwko siebie. Chodź, zrobicie scenę. Zrobicie scenę z Romą i Julii. Chodź, Nynek. Nynek, chodź. Ale ja nie znam tego tekstu. Nie musisz znać tekstu, żeby zrobić scenę. Nie wstydźcie się, stańcie bliżej siebie. Podejdź do niego, no. I pocałuj go. Nie wstydź się. Ta scena tak się zaczyna. Pocałunkiem, prawda? Tak jest najlepiej. Podejdź trochę jeszcze i pocałuj go. No pocałuj go. Pocałuj go! Pamiętasz swoją ulotkę? Mam sobie tylko tykanie. Odliczanie jak bomba zagrała, czekanie na koniec. Jasne, nie ma żadnych snów ani marzeń. Codziennie przeżywano moje ostatnie 5 minut. Cały czas trwa moje ostatnie 5 minut. Tylko tak da się żyć, nie uważasz? Boję się ciebie! Stary, a może ty jesteś Anastazja Krzyk? Anastazja kurwa Krzyk! Kurwa, jakiś idiotyzm. Co, czemu nie? Tak jest najlepiej. Pocałunkiem, tak się miała zacząć ta scena, prawda? Co ci jest? Myślałem, że kochasz Szekspira, nie? Zgadza się. I lubisz się całować, prawda? Tak, ale ja nie chcę się z nim całować, ja się chcę z tobą całować i się chcę z tobą kochać. Co ty chcesz? Chcesz się walić? Chcesz się pierdolić? Co ty chcesz? Nie, chcę się kochać z tobą teraz. Chcę się z tobą teraz kochać. Tutaj. Sama się bzyknie, agrafka. Śniło mi się Anastazja Krzyk. Anastazja Krzyk była taką małą dziewczynką, która miała jedno małe ciało, ale posiadała też 7 potężnych głosów. Kiedy tylko otworzyła swoje drobne usteczka, krzyczała na wszystkich swoim strachem. W poniedziałek wystraszyła samą siebie i swojego kota pierwszym potężnym głosem, głosem smutku. We wtorek wystraszyła wszystkich swoich przyjaciół drugim potężnym głosem, głosem zazdrości. Jak wstawaj, słuchaj, miałam sen. No. Śniła mi się znowu Anastazja Krzyk. Śniła mi się znowu Anastazja Krzyk. Anastazja Krzyk, wiesz, słuchasz mnie? To jest ta mała dziewczynka, która ma jedno małe ciałko, ale ma też 7 potężnych głosów. I w poniedziałek wystraszyła samą siebie pierwszym potężnym głosem, głosem dumy. We wtorek głosem zazdrości, słuchasz mnie? Potężny głos obżarstwa zawładnął nią w środę, głos gniewu, głos chciwości. To są naprawdę, naprawdę potężne głosy. A dzisiaj? Dzisiaj przypomniał o sobie jej 6 potężny głos, głos smutku. Ona tak płakała tym głosem smutku całą noc, to ze smutku błagał cały otaczający świat, a wszystko, czego ona chciała, to było poznać jej 7 potężny głos. No, jaki był jej 7 potężny głos? Nie wiem, muszę czekać, aż sąd do niej przyjdzie. Nie lubię tych snów. Zawsze się skończą, zanim się zaczną i tak człowiek zostaje bez końca. Skąd ty wytrzasnęłaś tę Anastazję Krzyk? Z moich snów. Mieszka tam od zawsze. To się wzięło z metod wychowawczych jej matki. Taka mieszanka hipisowsko-chrześcijańska może ci naprawdę nieźle namieszać w głowie, stary. Mama mi opowiadała o Anastazji, ale ja ją znałam wcześniej, dużo wcześniej. Tak? Skąd? Z moich snów, przecież ci mówię z moich snów. No, skończ z tymi snami. Głowa mnie boli. Zostało trochę wina? Wina? No. Nie, nie było żadnego wina. Nie? Przecież nie piliśmy wina. Nie było wina? No to usiądę sobie tu i będę się modlił, żeby słowo woda winem. Wiesz, chodzi o ten trik, który uczynił go sławnym. Ty wiesz, o kim mówię. Nie. On z martwych wstał, dlatego
jest znany? Nie. Zmartwychwstanie było później, a trik z wodą był wcześniej. Jak wstawał z grobu, już był uznanym celebrytą. Celebrytą? Ja nie lubię, jak tak sobie robisz jaja. Jakie jaja? Ja potrzebuję klina. To, potrafisz czasem zadziwić człowieka, Misiek. Jeszcze się zdziwisz, Nynek. Tak? A słyszałeś o takim jednym reżyserze, który miał 3 Oscary, ale tylko jedną żonę? Fellini. Fellini? Skąd wiedziałeś? Fellini co rano... Spotkałem go. Fellini co rano... Raz, trzy, dwa... Weź nie, Fellini co rano... To nie był mój sen, bo to był agrafki sen. To mnie by nie przyszedł, bo ja nigdy o nim nie słyszałem. Fellini co rano zapisywał swoje sny i je rysował, a potem to filmował. Nie wszystkie, ale całkiem sporo. Wiedziałeś o tym? Dlatego ludzie ich nie rozumieli. Tak, tak. I dali mu 3 Oscary, tak. Jasne. Żeby nie wyjść na idiotów. Co sugerujesz, żebyśmy zapisywali swoje sny? Ja też miałem dziś sen, wiesz? O nie, nie, wiesz, nie. Wiesz, co mi się śniło? Nie chcę słuchać o waszych snach. Dopóki nie opowiem wam mojego. A grafka. Słuchasz? Mhm. Bo mi się śnił taki mały chłopiec, któremu mama miała w zwyczaju wkładać do kieszeni kuchenny minutnik, kiedy szedł się bawić z innymi chłopcami. I zawsze nastawiała wskazówkę na pół godziny. Chłopiec się bawił w piaskownicy i zegar nieubłaganie tykał. I wszystkie dzieci słyszały to tykanie i się bały, ale nie wiedziały, skąd to chodzi, a chłopiec bał się powiedzieć, że to on. Ale pewnego dnia dzieci znalazły minutnik, wyciągnęły mu z kieszeni, już się nie bały. Ale nie wołały już chłopca po staremu jak mama, tylko nazywały go bomba zegarowa. A jak go nazywała mama? Nynek. Bo to jest Nynek mamuś. I to nie jest sen, to jest prawdziwa historia. To nie jest sen? No nie, no jak się opowiada jakieś zdarzenie, a sen to jest zdarzenie, to nie mówi się pewnego razu, zawsze, od tej pory. Jak ci się może przyśnić zawsze, mowy nie ma? Mi się zawsze śni Anastazja Krzyk. Tak, zawsze może ci się śnić, ale nie może ci się śnić zawsze. Kumasz, Grafi? Kumam, Misiek. A Grafka, pamiętasz swoją ulotkę? Ostatnie 5 minut w twoim życiu? A, znowu z tą ulotką. Tak, udało mi się zapomnieć, że teraz, dziękuję bardzo. Ja nie mam w ogóle snów. Ja mam w sobie tylko takie nieustanne tykanie. Taka bomba zegarowa, czekanie na koniec. Tak, naprawdę? Nie masz żadnych snów, nie? Nie. Nie masz żadnych marzeń? Nie. Nie, nie, nie. I nie wiesz, co chciałbyś robić, albo gdzie chciałbyś być, jak nadejdzie twoje ostatnie 5 minut? Nie, nie wiesz, nie wiesz? Codziennie przeżywam moje ostatnie 5 minut, wiesz? Aha. Tylko tak da się żyć, nie uważasz? Nie. Codziennie. Cały czas trwa moje ostatnie 5 minut. Mhm. Przerażasz mnie, stary. Ej! Zostaw ją! Zostaw ją w spokoju! Boję się ciebie! Stary, zabrałeś mi mój monolog. Mój casting. A co jeśli powiem, że to nasz wspólny monolog i wspólny casting, bo lubimy się dzielić naszym szczęściem? O, jakbym gdzieś to słyszał. Ciebie też, kocham, mam ci dobrze liderować. Nie jestem gejem, stary, sorry! Wcześnie! Panowie? Wszystko okej? Okay? Czy wygląda na to, że wiesz więcej o całej sytuacji, niż mogłoby się wydawać, tak? Czyli między nami koniec, tak? Nie. Kurwa, nie teraz! Ach, znowu przeżyłeś. Między nami koniec, tak? Stary... Co ja będę mówił? Nie teraz, jak ona proszę, będzie proszę, w centrum, proszę, Boże, nie teraz. Chodzi mnie, to zadałem nie ci pytanie. Nie teraz, błagam Boże, nie teraz! Ja, wiesz, bez sensu, nie? Ja mogę mówić i tak. Wyobraź sobie, stary, że jesteśmy w teatrze, nie? I wszystko, co robisz, nie ma znaczenia. A to co ma znaczenie, dzieje się gdzieś obok, nie wiem, w kulisach. A to, co robimy tutaj, jest... Mniej ważne, bardziej przypadkowe. Nie wiem, mnie interesują takie zmiany napięć emocjonalnych, ekstremalnych napięć za każdym razem, kiedy wchodzę do teatru. Widzisz? Ona skupiła sobie całą uwagę. Panowie, nie czekajcie na mnie. Z niczym. I tak ona będzie w no nie teraz! Bawi, nie? Co mnie to obchodzi? Zadałem ci pytanie. Chcę. Aż tak w banku gra. Ej. Wyobraź sobie, że jesteś w teatrze, nie? I wszystko, co ma jakiekolwiek znaczenie, dzieje się za kulisami, gdzieś obok. A wszystko, co
tutaj jest jakby mniej ważne przy okazji. A wszystko, co tam ma większy ciężar gatunkowy, napięcie, kumasz? Ona to ma. O to mi chodzi, nie? Bo mnie obchodzą właśnie takie stany napięć emocjonalnych, takich ekstremalnych napięć emocjonalnych za każdym razem, jak wchodzę na scenę. Ja tego chcę, nie? Grafito ma, ona wchodzi i skupia na sobie całą uwagę. Ja nie wiem, jak to robi. Nie czekajcie na mnie dzisiaj z liczem, dobrze? Nie czekajcie na mnie. O tym mówię. Nek, zabrałeś mój monolog i zabrałeś mój casting. Czyli między nami koniec? Ja nie chcę, żebyś dostał tę robotę. Jeśli jej nie dostanę, to nadal nie chcę, żebyś ją dostał. Okej. A ponieważ mam trochę bardziej skomplikowaną osobowość od ciebie, powiem tak. Bardzo bym chciał, żebyś dostał tę robotę, naprawdę. Ale jednocześnie, żeby do tego nie dopuścić, tym bardziej chciałbym ją sam dla siebie. Czyli to mamy wyjaśnione, tak? Jak nie ja, to nie ty. Idziemy na casting, tak? No tak. Nie możemy zmieniać przeznaczenia. Sprowokujemy je. Obaj robimy scenę. Każdy z nas z grafii. Okej. I obaj monolog też, na wszelki wypadek. Okej. Na wszelki wypadek. I tak wiemy, że nie możemy dostać tej roboty, nie? Bo jakby to wyglądało? Jak nie ja, to nie ty. Jak nie ja, to nie ty. Hej, a ty myślisz, że ona wolałaby, żebyś ty ją dostał, czy ja? Te role. Myślę, że wolałaby, żebyśmy obaj ją dostali. To nie jest mój problem. To jest ich problem. To w ogóle nie jest mój problem. To jest mój problem. To jest mój problem. To jest to w ogóle nie jest mój problem. To jest ich problem. To w ogóle nie jest mój problem. To jest... To jest mój problem. Halo? Tak, to jest numer Agnieszki Graf. Nynek? Nie ma Nynka. Chcesz przegadać mu jakąś wiadomość? Czy ma odzwonić na ten numer? Barbara? Skąd wiesz, że to ty? Ty zawsze zmieniasz głos, jak dzwonisz do jednego z chłopców i nie chcesz, żeby drugi wiedział. Dobrze. Nie powiem Nynkowi. Aha, Nynek idzie pierwszy. No i mam nie mówić Miśkowi, tak? A Nynek pierwszy, ale przed przerwą, tak? Mam powiedzieć Miśkowi? Jeszcze raz, nie kumam, Barbara. No dobra. Nynek wchodzi ostatni przed przerwą, a Misiek pierwszy pojmał. Nie mówić Nynkowi, że dzwoniłeś do Miśka, a Miśkowi, że... Dobrze, rozumiem. No tak, no, dzwonisz do mnie. Nie dzwoniłeś do żadnego z nich, nie będę musiała kłamać. Barbara? A dlaczego ty zmieniasz głos, kiedy dzwonisz do mnie? Nie żartuję. Dobrze. Pierwsza, ostatnia, dobrze, mam nie mówić, tak? Znaczy mówić, ale się nie wygadać. Ja bym nie mogła być agentką. Ciao, Barbara, pa. Na razie. Pa. Powiedziałaś jej, że nie potrzebujemy już partnerki na casting? Komu miałam powiedzieć? No Barbarze, że zrobimy scenę obaj z tobą. O, dzięki. A wolałabyś, żeby który z nas dostał tę rolę? Obydwaj! Mówiłem. Ty też jesteś w domu? Tak. Ale nie ma sprawy, zdecydowaliśmy, że żaden z nas nie dostanie tej roboty. O, ekstra. Super, fantastycznie. W takim razie, po co idziecie na casting? Ja pierdolę. Tylko tyle, ja pierdolę. Dzięki. To jest mój problem. To nie jest mój problem. To jest ich problem. To w ogóle nie jest mój problem.
To jest mój problem. To jest mój problem. To jest problem. Może troszeczkę. Jak my się z tobą pokażemy, jak z tym było? Ukradnij mi samochód. Uwierzyłbyś? A co, dziś jest zbiórka złomu czy sprzątanie świata? To nie jest śmieszne, okej? Ty w ogóle nie jeździsz, to jest kupa złomu. Zgadnij, co to się stało? Ktoś ukradł automiśka? Co? Nie. Spotkałam Lelka, mojego najlepszego przyjaciela z podstawówki i okazało się, że trzeba obciąć te wszystkie palce. Wciął sobie na jakichś praktykach robotniczych w fabryce wykładzień samochodowych. No tak, tak. Normalnie mowę mi odjęło i powiedziałam mu, nie wiem, może zacznij ćwiczyć pisanie lewą ręką, może będziesz pisarzem? Tak mu... Co? Tak mu powiedziałam. Naprawdę? Co mu powiedziałaś? Naprawdę. No, nie wiem. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy, chciałam go coś podnieść na duchu. Co? Tak. Co? Dzisiaj śmieć. Pięknie, pięknie mu powiedziałaś, jak na kogoś, komu mowę odjęło. To mi przyszło do głowy, kupiłam wam pomarańczy. Piękny kolor. Idź stąd. A ten Lelek, czy on wykazywał jakieś zdolności literackie w podstawówce? Nie wiem. Tak, gazetkę robił. Szkolną. Wszystkie były zawarte w jego lewej ręce. Tak, serio, ktoś naprawdę ukradł mój samochód. Co? Jak to? Nie wiem, nie było go jak wróciłem. Ale nie teraz ma, nie ma, naprawdę. On właśnie chyba jest. Nie, a krawka! Co? Co? Ja widziałam twój samochód do pracy, bo już się późno robiło i wróciłam, zaparkowałam i... Jak ty wyglądasz? Co ty masz na głowie? Jak my się pokażemy na castingu z tobą, z tym? Nie mamy żadnych szans. Nie wiem. Może pójdę w czapce. Czytać w łóżku. Jedna, dwie strony i od razu zasypiam. To czytaj na głos. Sam sobie? Aha. Jakbyś dzieciom bajki czytał, to nie zaśniesz. A my mamy jakieś dzieci, kochanie? Kurwa, ludzie! Chcecie mnie wykończyć na miłość boską? Nie wiem jak wy, ale ja mam jutro casting. Okej, dobra, przepraszam. Będę czytał w myślach. Samymi oczami, tak po cichutku. Misiek! Jak to ciekawe. Jak czytam w myślach, to słyszę swój głos, żeby nie wiem, co o tego słyszę. To mam nadzieję, że Nynek nie słyszy. Jak się tego pozbyć? A po co? Wkurza mnie. Mój własny głos doprowadza mnie do szału, nawet kiedy go nie słyszę. To znaczy słyszę go nawet kiedy go nie słyszę. Normalnie mnie wkurwia na maksa. No mnie też stawię, kurwa, na maksa! A co jeśli to jest moje ostatnie 5 minut, co? Dla ciebie jestem już martwy, tak? Martwy jestem, nie ma mnie. Finito?
kurwa nocy. Agrafka? Już idę do ciebie. O, Nynek. Możesz mnie przepuścić? Kocham cię, Bączku. Ja cię też. Czekaj, naprawdę? No znowu masz rację, stary. Jak zwykle masz rację, ale teraz chciałbym, żebyś posłuchał mnie, słyszysz? Aha. Sam chcę usłyszeć swój krzyk, chcę usłyszeć, jak nisko upadłem, że jestem czerwoną, stęchłą szmatą, jestem ubabrany po pachy w gównie. I posłuchaj, co mam do powiedzenia, a potem możesz na mnie nasrać, możesz na mnie naszczać, jak pies strzyla pięć drzewa, kurwa. Wszystko w porządku? Tak, w porządku, wiesz, to cytat, brutaliści niemieccy, postmodernizm, coś takiego. Okej, okay, nie, bo powiedziałeś, że jesteś martwy i się zmartwiłem. Dlaczego? Bo martwi ludzie nie mają marzeń? Nie śpią i nie śnią im się wielkie rzeczy? Tak, jestem martwy, jestem kurwa martwy, jestem żywym trupem, ale takim, co ma swój pojebany sen, wiesz? Bo umarłem głupią śmiercią z głupiego powodu. Głupią śmiercią, ale za to z wielką pompą, kurwa! Żałość i mizeria, kurwa! Macz, no jesteście piękni! Samo piękno, piękni po prostu, brawo! Co się dzieje? No, mów. O co chodzi? I wyszło szydło z worka. Jestem zazdrosny. Stary. Ja ciebie też kocham, ale nie w ten sposób, nie? Ty słyszysz, co do ciebie mówię. To ty mnie nie słuchasz, nie słyszysz? Nie jestem gejem. Ja też to słyszę? No właśnie, to właśnie chciałem ci powiedzieć, że jestem zazdrosny. Posłuchaj, sam do powiedzenia, posłuchaj. Sam chcę usłyszeć swój krzyk, usłyszeć, jak nisko upadłem, że jestem czerwoną, stęchłą szmatą, jestem ubrany po pachy w gównie, jestem czarną plamą na moim własnym honorze. Posłuchaj, co mam do powiedzenia i wtedy możesz na mnie napluć, obszczać mnie jak pies wszczy na pięciu. Jest okej? Wszystko w porządku? Tak, to był cytat. Dobrze, bo usłyszałem, że jesteś na mnie martwy i się zmartwiłem. No martwi ludzie nie mają marzeń? Ja mam marzenia, mam sny, co noc śni mi się. Wiem, każdy ma marzenia, każdy o czymś marzy, każdy o czymś śni. Dla mnie to była jakaś taka przynęta, wabik, żeby wyglądać bardziej atrakcyjnie w cudzych oczach, bo... Znaczy, tak naprawdę to myślałem, że jesteś gejem. Ty już mnie kochasz. Ale czułem coś w rodzaju dumy. Tak myślę, nie zrozum, coś w rodzaju dumy. Co? Idziemy na casting? Romeo? No to chodź, bo się spóźnimy. Ojej, no tak, jak tak się darłeś wczoraj, to no to się nie dziwię. A twój głos na castingu wytrzyma? Będzie okej? Okej? No to chodź, bo się spóźnimy. Żebyś nie była zbyt, no, hojna, żebyś nie dzieliła się z nikim innym, no.
Twoje orgazmy, choć żebyś nie rozdawała jakichś tak prawo i lewo, żebyś mogła odpisać od podatku, czy proszę. Czymś pomóc? Mhm. Proszę bardzo. Mam sny co noc śnisz mi się ty. I kto to mówi? No Nynuś, to jest taki nasz przyjaciel, taki przyjaciel. Oszukał nas, zawsze nas oszukiwał. Zostaw mnie! Spokojnie się. To nie było oczywiste od samego początku? Wiesz, każdy ma jakieś marzenia, każdy o czymś śni. To nie było kłamstwo, tylko taki wabik, żeby wyglądać bardziej interesująco w cudzych oczach. Ja wiem, że to smutne, ale człowiek musi wybrać, w co wierzyć i co olać, inaczej by zwariował, prawda? Ale wierzyłeś, że jest gejem, nie? Tak, no. Choć wydawało mi się coś szemranego w jego gejostwie. Nigdy żadnego towarzystwa, zawsze sam, z nami. No. Ja pierdolę, ja myślałem, że on mnie kocha. Nie. Czułem coś w rodzaju dumy. Coś w rodzaju, źle mnie nie zrozum. Ja mam nadzieję, że teraz nie rozpisuje się o mnie, bo ma tendencję do robienia sobie jaj z ludzi i może brzmi teraz głupio i sentymentalnie, ale jak o tym pomyślisz, to nie jest takie głupie. Nie, nie jest. Na pewno? A o co chodzi? Nynek chce, żebyśmy weszli jako pierwsi. Okej. Śpiewem przyszło trwożne ucho twoje. Dobra. Tak. Albo nie, przepraszam. Nie, jednak zrobiłbym scenę. Chcesz już iść? Jeszcze ranek mi tak bliski. Dobrze, przepraszam, stop. Ale to już było ładne, prawda? Będzie okej, jeśli zrobię monolog? Mhm. Zrobiłbym monolog. Albo nie, przepraszam, zrobiłbym scenę. Chcesz już iść? Prawda, że jeszcze nie dni. Ja mogę coś zaśpiewać. Dzień dobry. Mhm. Tak, jesteś, okej? Okay? Mhm. Więcej mnie względów skłania tu pozostać, niż nagle odejść. Dzień, to jest uciekaj. Idź już. Idź. Ciemność coraz to się zmniejsza. Żegnaj, kochana. Jak myślisz? Czy się znów ujrzymy kiedy? Przepraszam, ja? Tam mam się przedstawić? Nazywam się Agnieszka Graf. Dzięki. Nazywam się Natan Jakubczyk. Porucznik strażą dowodzi dziś w nocy. To musisz wiedzieć, że Desdemona wprost w nim zakochana. Kiedy krew bieg spowolni, po miłosnych aktach, chcąc ją rozgrzać od nowa i apetyt pożądań na nowo nasycić, trzeba będzie znaleźć obiekt westchnień nowy. Przyjemniejszy jej wiekiem, obyciem, urodą, tym wszystkim, czego brakuje Maurowi. A więc, mój panie, to wiedząc, że zapowiedziałem stan rzeczy przedstawia dojrzały i ze wszechmiar prawdziwy, któż inny jak nie Cassio jawi się szczęśliwym wybrańcem fortuny. Szelma. W mowie potoczysty, ślizgi, subtelny łotrzyk. Sposobności mistrz, wynajdywania. No mi też świetnie poszło. W sumie zgromadził wszystkie te cechy, bo mi też świetnie poszło. Niewiasty, kapryśne i zielonogłowe. No mi też świetnie zgubny, poszło. Skończony łotr. No mi też świetnie poszło. I pomyśleć tylko. Ta kobieta już go wypatrzyła. Siema. To sam. Jak ci poszło? Świetnie, no myślę, że świetnie. No, dzięki, że dałeś wyjść pierwszemu. To nic nie znaczy, puściłem cię tylko ze względu na gardło. Co jest? Nie, no trochę mnie głupio, nie? Bo
Umówiliśmy się, a no ja to dostanę. No mi też świetnie poszło. No ty też świetnie poszło. Bo mi też świetnie poszło. Że mają dwa etaty dla nas. No mi też świetnie poszło. Będziesz mógł zrobić dublurę. Bo mi też świetnie poszło. Zdrowie. A gdzie agrafka? Ja to zaraz będzie. Ty! Miałem sen. Srałem linę, nie? Nie śmiej się. Czekaj, no, chcę ci powiedzieć coś. No, samym liną, a posłuchaj. Ona była taka mega długa, w nieskończoność. Zorientowałem się, że ja nie sram, ja rodzę tę linę i parłem, a ze mnie metr za metrem stary naprawdę wychodzi na świat lina. No i w końcu po wszystkim to długo trwało. Na końcu była koperta. No to otwieram, przeczytałem i tam było napisane. Nie pamiętam dokładnie słów. No, stary, jesteś gotów, chcesz być na szczycie, to musisz wejść na ten szczyt, na top. No, czy jesteś gotów? Coś takiego, nie pamiętam dokładnie. No, maksa byłem zmęczony, ale idę. Na sam szczyt, na sam top, na sam czubek tej liny. A i tam była druga koperta. Wiesz, co było napisane? Jesteś na topie, to teraz już wiesz. A jak się poczułeś? Jakbym wdepnął w gówno. Ale co fajka. Mam tylko jednego przyjaciela. Jak ci poszło? Świetnie. Dzięki, że dałeś mi wejść pierwszemu. To nic nie znaczy, wiesz, przepuściłem cię tylko ze względu na gardło. Źle wyglądasz, co jest? Przykro mi, bo wiesz, ja to dostanę. A, umawialiśmy się. Mnie też świetnie poszło, wiesz? Nie martw się, może szykują dwa etaty dla nas. A zawsze możesz zrobić dublurę. A gdzie jest agrafka? Zatrzymała ją policja. Policja? Pojechaliśmy na casting moim samochodem. Ja wróciłem wcześniej autobusem, a później samochodem i wtedy ją złapali. A ja wczoraj na policję zgłosiłem kradzież samochodu, kumasz. Opowiem ci mój sen, dobra? To był przedziwny sen, stary. Srałem liną. I nagle się orientuję, że ja rodzę tę linę. Ona była żywa. Ja parłem i parłem, a ona ze mnie metr za metrem wyłaziła. Ja pierdolę, stary. Nie wierzysz w mój sen? Nie, jest świetny, naprawdę, kontynuuj. Ale ty nie przerywaj mi. Ja tego nie potrafię zrozumieć, chcę, żebyś mi pomógł. Z wielkim hukiem wyskoczyła ze mnie cała reszta tej liny, a na końcu przypięta była koperta. Tam było coś w rodzaju, to co chłopie, jesteś gotów? Więc chwyciłem tę linę i się wspinam. Wspinam na samą górę, na sam szczyt. Wspinam, a tam kolejna koperta. Jesteś na topie. Już wiesz, jak to jest. I jak się wtedy poczułeś? Mogłaby już być, nie? A jak myślisz, jaki będzie ostatni głos Anastazji krzyk? Samotność. Siódmy, ostatni głos Anastazji krzyk to głos samotności. To już dawno mi się śniło, ale przypomniało mi się na scenie po przesłuchaniu. Co cię tak długo nie było? Kazali mi przerywać jeszcze jedną scenę i jeszcze jedną i dostałam zgodę. Jebać biedę, jak mówi mój ojciec. Czy ty mnie zajebiesz, niż ci na centymetr odpuszczę, tak mawiał mój ojciec. Kochasz mnie, misie? Bo ja ciebie kocham. Ja ciebie też. Kochasz mnie? Ja ciebie też. Pozwólcie, że wam przedstawię mojego tatę. Dwa fakty z życia mojego ojca. Po pierwsze, umarł śmiejąc się w trakcie pływania. Płynął, wył ze śmiechu, zachłysnął się i utonął. Po drugie, wcześniej wynalazł i opatentował taką obrotową podstawkę pod trumny. Taki obrotowy grobowiec rodzinny. Bał się, że umrze pierwszy i nie mógł znieść myśli, że będzie pochowany na samym dole. Ale
żył najdłużej. Sprzedał grobowiec razem ze swoją całą pośmiertną karuzelą do najbliższych. Tak go to rozbawiło w trakcie tego płynięcia, że nie mógł przestać się śmiać. Boli. I teraz jestem skazany na jego towarzystwo. Boli. Wygląda na to, że miał poczucie humoru. A wiesz, co ja czuję? To, co ty poczułeś na czubku Liny. Ten sen był prawdziwy. Oczywiście, że cię kocham. I nie będziesz zły, jak wyjadę na chwileczkę na jakiś czas, nie? Jak wrócę, to... to będziemy mieli dziecko. Zgorączką miłość moją porównać można. Tego wciąż pragnie, co i ty. Okej. Szukanie doli się lepiej. A moglibyście tego nie robić na moich oczach? Boli. Kocham cię, Misiek. Ja ciebie też. Boli. To co, chłopie? Myślę, że tak będzie najlepiej. Widzimy się gdzieś kiedyś. Na pewno. Będę tęsknił, Nynek. Wiem, że to głupio brzmi, ale tak jest. Kiedy będzie mała, wcale nie widać jej brzucha. Widać. Prędzej niż się wydaje. Zostaniesz jazdnikami. Jak nie ja, to na pewno nie ty. Po naszej małej, beznamiętnej katastrofie. Spojrzeliśmy sobie prosto w oczy nawzajem. Ujrzeliśmy siebie. I ujrzeliśmy pustkę. I ujrzeliśmy pustkę. Pamiętasz swoją ulotkę? Mam w sobie tylko tykanie. Jak dwa anioły kroków moich strzegą. Jasny to chłopiec nieskalany grzech. Poczekaj, Natanka. Pamiętasz swoją ulotkę? Mam w sobie tylko tykanie. Odliczanie jak bomba zegarowa. Czekanie na koniec. I moją czystość podłą dumą plami psuje. I w diabła zmienić chce anioła. Stanie się duchem przeklętym. Pamiętasz swoją ulotkę? Mam w sobie tylko tykanie. Odliczanie jak bomba zegarowa, czekanie na koniec. Być może w piekle przestają oboje. Prawdy nie dojdę, próżno pytać ludzi. Poszła. Cztery, dwa. Szatan się nie znudzi. Być może w piekle przestają oboje. Tylko tak da się żyć, nie uważasz? Znajdziemy, znajdziemy. No, nie, jeden, trzy. Anastazja, kurwa, trzy. Jeden, trzy. Sara, jeden, trzy? Tak, bo to jest dzień, to jest jeden, trzy. Czyli trzy, jeden. Nie, no napisane. Lecho, to nie oznacza cztery. Znajdziemy, znajdziemy. Cztery, trzy. A nam się bodaj, że czwarty. Cztery, jeden, trzy. Uważnie? Okryjmy się światłami ze wstrzymał scenę. Ej, 4-3. Nie myślicie, że jest przereklamowany? No to co? Garnowski. Tak będzie chyba najlepiej, nie? Z gorączką miłość mą porównać można. Naprawdę będę tęsknił. Ja też. Bardzo. A słuchajcie, a... Ej, nie mielibyście nic przeciwko, jakby myślicie, że jest przereklamowany? Tatę na przechowanie? Garnowski. No, w ten sposób będziemy w kontakcie tak pośrednio jakoś, a ja... Nie myślicie, że jest przereklamowany? Zadowolony, że Staruszek jest w dobrych rękach i w dobrym towarzystwie. Jasne. Ja go postawię na najwyższej półce, tak jak lubi. Myślę, że będzie zadowolony. A kiedy będzie małe? W ogóle ci nie widać brzucha. Szybciej niż się wydaje. Już niedługo. Przypoznać się na poszło. No. To mi też świetnie poszło. Wygląda na to, że miał poczucie humoru. To mi też świetnie poszło.
Nie chcę, żebyś dostał tę rolę. Słyszysz? Jeżeli ja jej nie dostanę, to nie chcę, żebyś ty ją dostał.